Cześć, dzień dobry, witamy po zimowej przerwie. Dzisiaj zamiast Wiktora jestem ja i pokażę Wam, jak ciąć borówkę amerykańską. Masz, to jest idealna pora na wykonanie właśnie takich cięć prześwietlająco-pielęgnacyjnych. Mamy tutaj taki przykładowy okaz bardzo zaniedbanej borówki. Trochę wstyd nam było ją pokazać, ale poszliśmy w takie zaniedbane zakątki naszego ogrodu, to zresztą widać. I znaleźliśmy właśnie taką oto perełkę, która będzie idealna, żeby zaprezentować wiosenne cięcie. Zapraszam do oglądania. Pierwsze, od czego zaczynamy, to szukamy pędów, które się kładą. I tutaj mamy taki przykład pędów kładących się, a ten przy okazji jest praktycznie cały chory. Więc takie pędy po prostu, które się pochylają, wycinamy. Na przykład ten. Nie dość, że jest kładący, to nie ma ani jednego żywego pączka. Możecie to zobaczyć. Nie wiem, czy to widać? Tak? Dobrze. I tutaj mamy kolejne takie kładące się pędy, które oczywiście usuwamy. Jak usunęliśmy wszystkie kładące się pędy, to następnym krokiem, który warto obrać, jest usunięcie po prostu chorych. Więc tutaj znowu mamy przykład przyschniętego pędu bez ani jednego żyjącego pączka. No więc to się przy samej nasadzie po prostu usuwamy. Jak pousuwaliśmy wszystkie uschnięte i chore, nierokujące pędy, oczywiście został mi jeden, przegapiłam go, to przechodzimy do usuwania tak zwanych wilków. Wilki to są takie pędy jednoroczne, wyrastające z dołu. Usuwamy te najsłabsze przy samym dole, żeby nie wyrosło nam ich więcej po miejscu cięcia. Dobrze jest zostawić taki jeden młody pęd, jeden, dwa, który w przyszłości zastąpi nam stare pędy, już nieowocujące. Następnym zabiegiem, do którego przechodzimy, to jest prześwietlanie starszych pędów. Również usuwamy takie małe, słabe, boczne pędy bez żyjących pąków kwiatowych. Pąki kwiatowe tutaj wyraźnie widać. Mamy w tym miejscu takie, powiedzmy, dla początkujących ogrodników takie zaokrąglone coś na czubku. To jest właśnie pąk, z którego później będą kwiaty, a następnie owoce. No więc wycinamy te wszystkie martwe pędy. Okej, gdy już usunęliśmy wszystkie chore, uschnięte pędy, możemy spojrzeć na krzew, czy nie mamy po prostu jakichś takich długich, pojedynczych odrostów. U nas ich akurat nie ma, ale widzę kolejny problem. Mianowicie takie miotełkowate rozgałęzienie. Tutaj jest po prostu za dużo tych pąków, będzie za mało słońca i borówka będzie owocować bardzo drobnymi kwiatami. Więc w naszym przypadku, kwiatami, oczywiście chodziło mi o owoce, w naszym przypadku po prostu odcinamy całą tą miotełkę i jak widzicie, mamy przerzedzony krzew. W borówkach jest ważne to, żeby drobne gałązki, które później będą owocować, a najlepiej owocują gałązki dwuchlepnie, rosły po całej długości pędu, a nie tworzyły tylko na czubku taką kopułkę. Więc sprawdzamy to, jak to u nas wygląda. Tutaj jest ok. Tutaj powiedzmy, że też jest przyzwoicie. Tutaj po ucięciu tych chorych, słabych pędów też to wygląda całkiem nieźle. Tu widzę, że przegapiłam drobne, martwe gałązki,
które też wycinamy. Ok, nasza borówka jest już wyraźnie przerzedzona. I teraz najważniejsza informacja. Zostawiamy około 5-6 takich grubszych pędów. Następnie warto zadbać o to, żeby staki, jeśli chodzi o młodsze, były chociaż 2-3, które w przyszłości zastąpią nam pędy 5-6-letnie, które już nie owocują. Kluczowe jest to, że przycinamy borówki dopiero od 4 roku. Wcześniejsze tak naprawdę nie mamy co robić, bo pędy są młode i pełne wigoru. Dajcie znać, czy rozjaśniliśmy Wam temat przecinania borówki amerykańskiej. Jak macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiemy. Dziękujemy!